Cześć, tutaj Borys. Jak widzicie, znowu zawitała do nas kamera Fesslor. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo ładną kuchnię. Inwestorka sobie zażyczyła piękny, jasno-szary kolor. Zastanawiacie się, jak to połączyć z innym materiałem na podłodze? Trzeba zrobić wylewkę pod mikrocement takiej grubości, aby po położeniu 3 mm mikrocementu podłoga znicowała się z innym materiałem w drugiej części salonu. W tym momencie tutaj będzie deska. Deska będzie miała około 12 mm, dlatego została wykonana wylewka samopoziomująca o grubości 9 mm. Dodamy 3 mm mikrocementu i po położeniu parkietu podłoga będzie równa i wszystko się zniszczy. Ergonomia pracy najważniejsza. Przed przystąpieniem nakładania kontaktu dokładnie wytnijcie tak siatkę, aby rozplanować całe ułożenie podłoża. Wtedy robota idzie o wiele szybciej. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak widzicie za moimi plecami, siatka położona. Czekamy, aż mostek szczepny wyschnie. Wyszlifujemy, odkurzymy i nałożymy drugą warstwę. Wczoraj na wyjściu położyliśmy mostek szczepny drugi raz. Dzisiaj go przeszlifowaliśmy, podłogę odkurzyliśmy. Za chwilę obkleimy ściany i podłoga będzie gotowa do położenia pierwszej warstwy mikrocementu. Jeżeli potrzebujecie szczegółowych informacji, jak to dokładnie wymieszać, aby móc przystąpić do aplikacji. Wszystko jest na etykiecie i w karcie technicznej. Pierwsza warstwa położona. Jak widzicie, wiatraki pracują. Dzisiaj troszkę jest duszno, parno, dlatego pomagamy sobie. Za 4 godziny wrócimy i będziemy szlifować. Dzisiaj dzień trzeci. Pierwsza warstwa mikrocementu wczoraj została przeszlifowana jeszcze na koniec dnia, więc dzisiaj mamy już powierzchnię przygotowaną. Dzisiaj finiszujemy, nakładamy ostatnią warstwę, tworzymy ładny efekt, a na koniec dnia nakłożymy primer.
Wystarczy, że delikatnie dojedziecie mokrym wałkiem do ściany, która nie jest oklejona i nagle na wałku pojawia się mnóstwo drobinek, pyłu i innych rzeczy, które się przenoszą na podłogę. Dlatego zawsze przed lakierowaniem odklejam dolną część podłogi po to, że przy lakierowaniu mogę spokojnie dojechać do ściany i nie boję się o to, że coś mi wpadnie na podłogę. Druga warstwa lakieru już jest położona. My możemy jeszcze stąd zawijać. Dla nas to już jest koniec pracy na dzisiaj. Jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, dajcie suba. Jest to sygnał dla nas, że warto nagrywać dla Was te filmy. My się z Wami żegnamy. Do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Na razie, cześć.